Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Imperializm na moim kanale. Dzisiaj, tak jak większość z was chciała, jest Irlandia. No tutaj mamy tylko 10 drużyn, no i widzicie, że są dosyć ciekawie tutaj rozstawione, że jest dużo, bardzo, bardzo dużo pustych terenów. No ale tak właśnie to jest podzielone. Przypominam oczywiście, że Imperializm było już z ligi portugalskiej, hiszpańskiej, francuskiej oraz angielskie. Jeśli chcecie to zobaczyć, no to idźcie, naprawdę jest playlista na kanale nawet, jeśli chcecie, tam wszystkie Imperializmy po kolei mamy włożone, więc no naprawdę fajnie. No i widzimy tutaj, że właśnie robimy Irlandię, no i w kolejnym odcinku prawdopodobnie Niemcy albo Włochy. Zrobimy także właśnie jedna duża liga, duży kraj, potem coś mniejszego, potem znowu coś większego, coś mniejszego, więc albo Niemcy, albo Włochy. Piszcie w komentarzach, co chcecie następne. No ale teraz przechodzimy do tego Imperializm z Irlandii. No tutaj na sam start wylosowany jest Dundalk, który atakuje w dół, no i od razu atakują na Drogheda United, więc pierwsze tutaj losowanie, od razu mamy mecz, a wiem, że tutaj mecze ciężko będzie trafić, no ale zobaczmy, która drużyna wygra. No tutaj nie wiem, kto jest faworytem, bo to nie znam tych drużyn, więc tam wszyscy mają mniej więcej pół gwiazdki, jedną gwiazdkę, no ale zobaczmy, kto tutaj wygra. I Dundalk atakuje i oni właśnie wygrywają 2-0, więc pierwsze spotkanie jest przez nich wygrane, no i zyskują ten teren, już nie mają żadnego sąsiada teraz, tylko będą mogli brać puste tereny aktualnie, no i zyskują za wynika, którym jest Markej. Następnie wylosowany jest Derry City, no i oni atakują w prawą dolną stronę, no i tutaj biorą pusty teren, więc po prostu się powiększają. Następnie wylosowany jest St. Patrick's Athletic, którzy atakują w lewą dolną stronę, no i atakują na UCD Dublin, no i tutaj no nie wiem, kto może wygrać po raz kolejny, no ale zobaczymy, kto tutaj wyjdzie zwycięstwo. No i to UCD Dublin wygrywa 1-0 ten mecz, więc oni zyskują ten teren, powiększają się minimalnie, no bo w tym Dublinie to jest dużo drużyn, ale co najważniejsze, mają bardzo dobre wzmocnienie jak na tą ligę, jest nim Forester. Kolejnie wylosowany jest Shelbourne, atakują w lewą dolną stronę i tutaj mamy po raz kolejny walkę w Dublinie. Tym razem będą atakować na Bohemian, no i tutaj też nie wiem, kto może to wygrać, no ale już zaraz się przekonamy. I Shelbourne wygrywa 3-2 ten mecz w dogrywce. Było na początku 1-1 tylko, potem wyszli na prowadzenie w 91, w 107 dodali jeszcze jedną bramkę, no i w 119 Afolabi próbował tutaj wrócić, no ale nie wystarczyła ta jego bramka, no i ostatecznie Shelbourne wygrywa 3-2. No a to oznacza, że zyskują teren i zyskują zawodnika, i co ciekawe, to jest Polak, bo Nowak teraz dołącza do Shelbourne. Następnie wylosowany jest Shamrock Rovers i oni atakują w prawą stronę, no i tutaj jest atak na UCD Dublin, czyli drużyna, która niedawno co wygrała swoje spotkanie, no i tutaj no, po raz kolejny nie wiem, kto wygra, no i to właśnie będzie Shamrock Rovers, wygrywają w karnych 3-2, mecz zakończy się wynikiem 2-2, no ale to jednak Shamrock dało radę wygrać to spotkanie, no i zyskują teren, już tutaj Dublin jest prawie cały ich, jeszcze tam została ta góra, którą muszą przejąć, no ale zyskują dwóch zawodników, są nimi Forester oraz Coney. Następnie wylosowany jest Cork City i oni atakują w górę, no i tutaj jest pusty teren, więc po prostu sobie go przejmują. Następna drużyna wylosowana to Shamrock, po raz kolejny oni atakują w lewą górną stronę, no i tutaj nie będą też na nikogo atakować, tylko powiększają swój teren. Shamrock wylosowane po raz kolejny, tym razem atakują w dół i znów fajnie się powiększają, są coraz więksi na tej mapie. Kolejna drużyna to Derry City, już byli wylosowani na samym początku, tym razem znów atakują w prawą dolną stronę, ale tym razem biorą pusty teren, który jest już obok tego, którego mieli wcześniej. Następnie to znów Derry City jest wylosowane, atakują tym razem w dolną lewą stronę, no i tutaj także pusty teren i łączą już wszystkie swoje tereny w jedność. Następna drużyna wylosowana na kole to Shelbourne i atakują w lewą dolną stronę, co oznacza, że będą atakować na Shamrock Rovers, więc teraz jest walka o Dublin, która z tych drużyn będzie miała cały Dublin tylko dla siebie. Zobaczymy już za chwilę i Shamrock Rovers wygrywa 2-0 ten mecz, więc no łatwa wygrana dla nich, pokonali tutaj ich, no i cały Dublin jest już ich, nikt tutaj inny już się nie znajduje, no i zyskują dwóch zawodników, są nimi Cairns oraz Nowak. Następnie wylosowane jest ponownie Cork City, atakują znów w górę, no i to jest kolejny pusty teren i znów się powiększają. Potem znów Cork City został wylosowany na kole, atakuje tym razem w prawą górną stronę i już się zbliżają coraz bardziej do Shamrock Rovers. Następnie to właśnie Shamrock Rovers jest wylosowany i atakuje w lewą górną stronę,
No i tutaj zyskują nawet spory teren, no i tu raz się zbliżyli już do wszystkich, a szczególnie do góry. A Shamrock polownie jest wylosowane, no i atakują w lewą górną stronę, no i to jest atak na drugi duży teren na mapie, na Derry City. No i tutaj zobaczymy, która z tych drużyn wygra, no obydwie mają duże tereny. No ale zobaczmy, kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania. Derry City wygrywa 1-0, więc wygrali to spotkanie, zyskują bardzo fajny teren, no bo zobaczcie, że ten cały zielony teren, który był wcześniej tutaj Shamrocka, właśnie został przez nich przejęty, więc naprawdę jak na razie dominują razem z Cork City, no ale co najważniejsze, zyskują dobrych zawodników, takich jak Burn, Forrester, Cairns, Novak i Coney. Następnie wylosowane jest Derry City, które właśnie wygrało spotkanie. Atakują w dół, no i to jest kolejny pusty teren i znów się powiększają. Następnie to Cork City jest wylosowane, atakują w górę, no i tutaj biorą też pusty teren. Potem znów Cork City został wylosowany, tym razem w prawą górną stronę jest atak, no i tutaj także tylko pusty teren dla nich. Następnie to Sligo Rovers jest wylosowane pierwszy raz jak na razie, a to już jest w top 4, więc dużo sobie wytrzymali bez gry, ale tym razem atakują w prawą górną stronę, no i to jest atak na Derry City, czyli myślę, że aktualnie najsilniejszą drużynę po tych upgrade'ach, no więc stawiam na nich, że wygrają, ale nie wiem totalnie na co stać Sligo Rovers. No i zobaczmy, tak jest, Derry City wygrywa 2-1 ten mecz, więc kolejna ich wygrana, zyskują ten teren. Może jakiś duży nie jest, tak jak zresztą wszystkie inne, no ale zyskują zapadnika, którym jest Pinaker. Następnie wylosowane jest Cork City, no a oni ponownie atakują w górę, no i zyskują kolejny pusty teren, ale już mają tam kontakty z Derry City, więc coś powoli tutaj się rusza. A teraz mamy wylosowany Dundalk, czyli drużyna, która od początku praktycznie walczyła, tylko raz tam właśnie, chyba pierwsza, może druga walka, myślę, że nawet pierwsza, no ale oni są otoczeni przez Derry City, więc po prostu muszą z nimi walczyć, no i to dziwnie wygląda ten wielki teren, no i to malutkie Dundalk, no ale tutaj nie można ich skreślać, bo to jest jednak drużyna, która jest jednak w tej topce tej ligi, mimo że tam jest tylko 10 drużyn, no ale jednak ona jest z tych lepszych. No i zobaczmy, kto tutaj wygra, czy Derry City dalej będzie wygrywać, czy Dundalk właśnie zabierze im ten cały teren. No i Dundalk wygrywa 2-1, bramka w drugiej połowie Horgana na 2-1. No i właśnie dzięki temu Dundalk wygrywa to spotkanie, więc Derry City traci cały swój teren, a Dundalk niesamowicie się powiększa. No i zyskuje także tutaj niesamowite upgrade'y jak Burn, Forest, Duffy, Cairns, Pinaker, Novak oraz Coney. No i zostały już tylko dwie drużyny. Mamy finał Cork City, które w ogóle nawet nie walczyło, bo byli tak samotni z tej lewej strony. No i Dundalk, które na końcu teraz dał radę pokonać no, drużynę, która najwięcej miała na razie upgrade'ów. No i tutaj są te puste tereny, ale podzieliłem je na pół mniej więcej, żeby obydwie drużyny coś tam zebrały. No i mamy kraj podzielony na pół. Z jednej strony Cork City, z drugiej strony Dundalk, no i tutaj zobaczymy, kto wygra to spotkanie, ale przed tym zobaczcie na skład Cork City, pół gwiazdki tylko ma ta drużyna. Jeden zawodnik oceniony na powyżej, nawet nie na powyżej, tylko na równo 60, to jest napastnik Ketting, reszta ma między 55 a 59, więc naprawdę niskich lotów ten skład, no tylko pół gwiazdki. No a zobaczmy na drużynę Dundalk, tutaj no o wiele lepiej, półtorej gwiazdki ma ta drużyna. Tylko nawet nikt nie ma mniej niż 60, wszyscy tutaj najgorsi 61, jest to Davis, prawy obrońca, lewy obrońca Wai, a tak to Lei, przepraszam, a tak to wszyscy tutaj 62, 63, 64, nawet 3 srebrne karty, jest to Duffy na lewym skrzydle, Burn na prawym skrzydle i Forrester na pomocniku defensywnym, więc naprawdę ta drużyna jest o wiele lepsza niż Cork City. No ale już za chwilę zobaczymy, kto wygra ten mecz, oczywiście to jest finał, więc tutaj zobaczymy bramki, które padną w tym spotkaniu. I zaczyna się dosyć szybko, bo w trzeciej minucie już Dundalk atakują. Zobaczcie tutaj, jak Benson jest sam, podanie do Duffiego na ten, nie da szans bramkarzowi obrony tego strzału i już wygrywają 1-0. Jeszcze na koniec pierwszej połowy Burn tutaj przed polem karnym, jest podanie do tyłu, Coban, Forrester, wymieniają się tą piłką, Burn wbiega w pole karne, no i
Mamy bramkę na 2-0. Jeszcze tutaj 55 minuta, więc już w drugiej połowie. Zobaczcie, jak tutaj są przed tym polem karnym. Delphi, podanie do Chobana i ten trafia na 3-0, więc no niesamowita przewaga. No i dali radę ją dowieść do samego końca. Dundalk wygrywa 3-0 z Cork City i są mistrzami Irlandii. No i zobaczcie, kapitan teraz może podnieść ten puchar i mogą się stać oficjalnie już mistrzami Imperializm w Irlandii. Kolejny mistrz w naszej tutaj serii. No i zaraz zobaczymy mapę. No i jak widzieliśmy, Dundalk pokonał Cork City, więc aktualnie stają się jako jedyna drużyna, która dominuje Irlandię, są mistrzami, kolejni mistrzowie w naszej serii. No i już za chwilę dodamy ich do mapy. Widzicie tam z lewej strony przy Anglii jest biało, no i już jest na czerwono. Dundalk trafia na naszą mapę. No i przypominam wam, że możecie wybierać między Włochami a Niemcami następny odcinek i napiszcie mi też, czy wolicie podzielone, tak jak była to Hiszpania oraz Francja, na dwa odcinki co sobotę, że jeden na przykład teraz za tydzień, drugi będzie właśnie za dwa tygodnie, jeśli będzie trzeba podzielić na dwa. Czy jednak wolicie, żeby nie było odcinka przez dwa tygodnie, ale żeby wrzucić jeden większy, gdzie będzie wszystko na raz. Napiszcie, jak wolicie, mi to obojętnie, no nie mam czasu robić więcej niż jeden tygodniowo, niestety to bardzo dużo czasu zabiera. No i napiszcie po prostu, co wolicie, Niemcy czy Włochy i czy wszystko w jednym odcinku, ale wtedy nie będą odcinki co tydzień, czy jednak zostawić co tydzień i dzielić to na dwa czy na trzy odcinki, jak będzie trzeba, jeśli odcinek będzie za długi. Piszcie w komentarzu, no i ja przypominam o subskrypcji oczywiście, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z kolejnego Imperializm. No i dziękuję wam za oglądanie, widzimy się już albo za tydzień, albo za dwa, jeśli zależnie co zdecydujecie. No i cześć!